Wiewiórki i Bobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, zgodnie zresztą z zapowiedzią, z końca wczorajszego odcinka zaczynam popołudniem, popołudniową porą, ale jeszcze 30 kwietnia, ciągle u nas, co nie zmienia faktu, że w planach jest jeszcze kilka ciekawych rzeczy na dzisiaj i byłoby to po prostu grzechem, aby zostawić to i tego nie nagrać. Zatem zamierzam to zrobić. Jak widzicie, raport pogodowy jest pięknie, ale pojawiają się chmury. Zjawisko, którego dawno tutaj nie było. Czy zwiastują one nadchodzący deszcz? Czas pokaże. Zobaczymy. Na pewno czas, który pojawia się na zegarze, zwiastuje to, że będę musiał niedługo jechać. Ale jeszcze na razie jestem w domu i cieszę się atmosferą nowego miejsca. Zapraszam do oglądania. Ruszyłem właśnie z domu. Jadę na chwilkę do restauracji i później muszę wpuścić panią sprzątającą do domu. Tam popakuję trochę rzeczy, zabiorę ze sobą. W czwartek planujemy tak po południu przyjechać zasiąść do mnie na chatę i przygotować transport. Wszystko co tam potrzeba będzie, żeby to... Gabaryty chcę, w piątek zabrać gabaryty. Lodówkę, pralkę, sofy, stoły, krzesła, no takie te pierdoły wszystkie. No. I jak to już dużo te rzeczy pojadą, to pewnie będzie łatwiej psychicznie to zbierać. A pojechałem sobie inną trasą, dlatego że potrzebuję tutaj do bankomatu się dostać na chwilę. Bo zostałem bez kasy zupełnie, bez grosza. Przy duszy. Jadę. Oh no, kałuża. Jestem pod restauracją już. Nie, spotkałem akurat Adama, który wyjeżdżał tutaj skuterem. Skuterem, który mu przywieźli z serwisu, zostawili i wzięli następny, który znów nie działa, czyli żółty zabrali teraz. Ja tam teraz testuję, czy ten działa. Na razie jedzie. Jakoś. Nie spiesznie, ale jedzie. Z Lejlą jest to, może dlatego tak się nie spieszy. Proszę, jakie testy przeprowadza teraz. Są crash testy prawie, że. Brawo, bardzo ładnie. Wczoraj dopiero co się rozliczaliśmy i dzisiaj znowu szadamy. My musimy usiąść się rozliczyć, bo nas coś tam przeszło z sody, lodówkę zapłacił, coś. Znowu po 150 gdzieś na głowę będzie. A my moment. Ja też kupiłem coś, to trzeba będzie to wszystko uwzględnić. No. Jigger za 3,50 dzisiaj brałem. Także chciałbym, żebyśmy to uwzględnili. Dobra. Idę na restaurantę. A tam nie koniec testów jeszcze widzę. To trwa. No, dobre testy muszą trwać. Wczoraj przyszły rzeczy z Chin. No i muszę powiedzieć, że stolnica słusznych rozmiarów, bardzo dobra. Fajna. Fajna i praktyczna. A praktycznie przyszedłem zobaczyć, czy jest... Tyle sód mamy zamówionych, czy jest jakaś w lodówce zimna. Nie ma. Są ciepłe w lodówce. To ciepłe to ja nie chcę sobie. To ja nie lubię ciepłe. A się nasiedziałem w tej restauracji. Jadę do domu. Jadę do domu, a do starego domu. Muszę wpuścić panią sprzątaczkę, która wczoraj nie skończyła jeszcze wszystkiego i dzisiaj będzie dokańczała. Później spróbuję się z nią umówić na jutro w nowym domu. Dobra, żeby na pusto nie lecieć, to biorę parę rzeczy. Jakieś klocki, żeby tam miała wyleżnego, czym się bawić. Przytulaski. Puzzle jakieś, ciuchów trochę dżunkowych i moich jeszcze i tutaj lekarstwa, tak. Aha, jeszcze trochę elektroniki w plecaku i to wszystko, żółwika jeszcze wezmę. Dobra, to na razie wystarczy, tym spróbuję się zabrać, lecą. Tak się z tym pakowaniem zebrałem i podzieliłem do siebie to, że się wynoszę stąd i wyprowadzam, że domykam już wszystko, co można domknąć. Miałem tam pozbierane takie winery kiedyś z różnych napojów, tam z Kambodży, z piwa, z jakichś napojów innych. I to odkładałem cały czas, wkładałem do pudełka. Gdzieś o tym zapomniałem. Teraz jak zbierałem rzeczy, dodatkowe baterie tam do kamery, jakieś pierdoły, kable, to wszystko ściągałem, patrzę na to pudełko, mówię, o kurde, otworzyłem, no są te wygrane. No to przyjechałem właśnie, wymieniam, pani je liczy, nie mam pojęcia ile tego tam jest, zaraz się okaże,
każdym razie, no, bez sensu, żeby leżały, później się o nich zapomni, zginą gdzieś przy przeprowadzce, tam parę groszy może być, no. Także na razie czekam. O! Okłoń ran. Przy okazji moja obrączka. No i w sumie warto było się zatrzymać. Nie będę ukrywał, pani uczciwie zerżnęła ze mnie 11, prawie 12, tak dobrze mówię, 12% prawie. Po pierwsze na przeliczniku dolar real, no, od razu oczywiście zerżnięte. No i za dolara zamiast liczyć już te 4 tysiące, tak zwyczajowo, 4,12, ale powiedzmy 4, to pani liczy 3,5. No bo ona musi też zarobić na tym przy wymianie. Gdybym z tego żył, to bym pewnie walczył, prawda, o każdy procent. A że jest to jednorazowy deal, czyli coś ekstra, czego się nie spodziewałem tak naprawdę, no to wymieniłem. No i jest 460 tysięcy rili, czy jakieś 115 dolarów w gotówce khmerskiej wpadło. Zawsze jakiś ekstras na do kielni. Zawsze to tam coś jakoś spożytkuje, no. Lepiej mieć niż nie mieć. A tak bym zapomniał, mi to wszystko poszło. Także po prostu do przodu. No właśnie, skoro do przodu, to lecę teraz na restaurantę. Załadowany tradycyjnie już, no. Nie ma co się oszukiwać po prostu, jak Khmer. Oho, zaraz mi się porwie i polecą wszystkie pluszaki, dżuny. Taka sytuacja, że dzisiaj 30 kwietnia, co już wspominałem wcześniej przy okazji, nie, w poprzednim odcinku wspominałem o tym. W każdym razie, koniec miesiąca to jest ten moment, kiedy no po prostu regulujemy pewne zobowiązania, między innymi czynsze, pensje i tak dalej. No i właśnie jesteśmy już po tych przyjemnych, właściwie jeszcze czynsznie, ale pensje już zapłacone. Dziewczyny dostały dodatki od nas, dodatek na jedzenie, więc to jest każdorowo $1.25 dziennie. Same jakby chciały taką kwotę, żeśmy zapytali ile. I ona zaproponowała 5000 lir, $1.25 właśnie. Więc dostały do pensji od razu jeszcze za zeszły cały miesiąc i za przyszły miesiąc dostały, więc wzrost tam wyszło w tej chwili $325 wypłaty. Drugiej pani wyszło troszkę mniej, bo ona na pierwszy miesiąc próbny miała mniej, więc wyszło i tam po $300. Od przyszłego miesiąca już obie mają tyle samo i już wyrównaliśmy te stawki. No coraz była tam dłużej, znamy, daliśmy dłużej, więc jakby dostała troszeczkę większą, więc minimalnie, ale troszkę. I teraz już to będzie wszystko wyrównane. No, także popłynęliśmy. To właśnie zostało zapłacone. Jeszcze teraz czynsz, czekamy właśnie na dane do przelewu. Hajs leci, a przeprowadzka też kosztuje. Łatwo nie jest. Nie. $370. O, przyszedł pan tutaj od pani właścicielki, który zajmuje się kwestiami rachunków. Właśnie siedzimy i trwają ostateczne podliczenia, bo to jest prąd, bo to jest woda, bo to jest czynsz. No szczęśliwie prąd wyszedł nieduży, bo znikomy wręcz, bo to za pierwsze 10 dni tylko było tutaj działania, a wtedy tutaj nic nie robiliśmy, także teoretycznie mogło być równie dobrze zero. Wyszło tam, no śmieszne, za wodę też wyszło mało, ale to jest ok. A za czynsz wyszło tyle, miało wyjść, że nie ma niespodzianek. Czyli wszystko zgodnie z planami, z oczekiwaniami, no ale nie będę ukrywał, że to jest jakieś obciążenie dla budżetu. No jest to dużo. Jest. Ale jak zaczniemy już promować miejscówkę, o matko, to się wtedy będzie działo. Zjadą się tu nam Rosjanie, zjadą się tam Białorusini, Serbowie, Jugosłowianie w ogóle. Będzie to po prostu, będzie. Będzie się działo. No ale na to trzeba jeszcze poczekać. A ja jeszcze tak na chwileczkę, tylko z taką informacją, ciekawostką może nawet. Przyznam, że niesprawdzona jest, więc nie chciałbym, żebyście brali Państwo tego za pewnik. Tym bardziej, że wydaje mi się troszkę dziwne, bo nie sądzę, żeby aż tyle czasu trwały pomiary. No ale ktoś napisał, że na stronie Bloomberg napisano, że Kambodża ma najwyższe temperatury od 170 lat. Czy są rzeczywiście najwyższe od 170 lat? Nie chcę się wierzyć, że 170 lat temu prowadzą tu pomiary. No. Nie, no możliwe, ale to właśnie od czasu pomiary. Ale Bloomberg kłamie, to jest na przykład o Chinach, o gospodarce. Ja sobie zrobiłem Bloomberga kiedyś analizę sprzed poprzednich lat, ale zrobiłem ją jakoś w 2010 roku. Analizę do tyłu i było, że za pół roku już bańka pęka, za rok bańka pęka, że ceny nieruchomości osiągnęły szczyty, że inwestorzy rwą głosy z głowy, bo wszystko już się zapada,
a tam cały czas już od 15 lat do góry i do góry i do góry. Później był COVID, to maszyna troszeczkę spadło, ale to powiedzmy po 10-12 latach, odkąd ja robiłem sobie ten restart cały, nie? Więcej nawet, no coś takiego, no. A to ja mówię o wstecz, jak się cofałem, za pół roku. Kolos na glinianych nogach spada. Przyjmijmy, no ja też ostatnio czytałem właśnie, nawet ci mówiłem o tym, że kolos na glinianych nogach. Przyjmijmy, że to nie do końca jest prawda, ale myślę, że to może być prawda. No. Upały są niebotyczne. No ja tu jestem 8 rok i to jest pierwszy rok w historii, kiedy mam po prostu poparzenie, mam fizyczne poparzenie skóry. No. Jest gorąco. No, temperatury w cieniu sięgające, przechodzące dzień w dzień powyżej 40 stopni, no to nie jest normalne. Dzień w dzień od ilu tygodni już. No. Także grubo jest. Zobaczcie, kto przyjechał w ramach ustaleń pomiędzy rodzicielskich, w związku z tym, że jutro jest 1 maja, a to święto obchodzone jest tutaj na tyle hucznie, że między innymi szkoły są zamknięte, więc Dżuny ma wolne jutro. I dogadaliśmy się z Tarong, że ja jutro ją biorę do siebie i spędzimy dzień razem, a w czwartek rano ją odwiozę po prostu do szkoły, już później znowu Tarong ją odbierze. Dziewczyny siedzą i jedzą. Dżuny przyszła się przywitać. Adam przygotowuje wołowinę dla Lejli. Tutaj. Cześć. Już czujesz jedzonko? Już Adam robi jedzonko. A my tak naprawdę przyszliśmy się pożegnać, bo już za długo i tak tutaj siedzieliśmy. To nie miało sensu. Jedziemy. Aha. Jedziemy. Dobra. Jedziemy, a nie jedziemy. To jest właśnie piękne w tym wszystkim. Dobra. Jedziemy. Jedziemy. W końcu jedziemy. Na nową chatę. Nic, kochanie. Gaz. No czasami gaśnie tak, bo manetkę nie tak przekręciłem. Lecimy na nową chatę. Dżuny nie wie, że jedziemy do nową lokalizację. Myślę, że jedziemy do starego domu. Także będzie niespodzianka, no bo ona tam jeszcze nie była. Była na zewnątrz, widziała ten dom, ale widziała w środku. Także nie ma pojęcia o tym, że zaraz będziemy na nowej chacie, nowej lokalizacji. Dzień dobry, o poranku, witajcie. Tak się składa, że nie miałem okazji jeszcze wziąć prysznica, ale jadę do piekarni zrobić szybkie zakupy. Dziewczyny sobie zjedzą pieczywo na śniadanie, ja zjem sobie jajko i wszyscy będą szczęśliwi. Także zaczynam kolejny dzionek po naprawdę fajnym wieczorze w domu i mam nadzieję, że dzisiejszy dzień przyniesie nam sporo ciekawostek i sporo atrakcji. No ale to zaraz się o tym będziemy przekonywali. Takie głupie sytuacje, których na przykład nie wiem, co będzie im smakowało. Nawet nie wiem Dżuny, przyznam szczerze, bo ona nie jest wybitnie pieczywa. W związku z tym biorę wszystko tak na spróbowanie. I to, i to, i tamto, i chleb bananowy. No i Donata oczywiście, tu już są chleby spakowane. Pączki też są spakowane. Buły idą. Próbują i później zobaczę, co zjadły, a czego nie zjadły. I wtedy będzie wiadomo już na przyszłość, co brać, a czego nie brać. No. Żeby zdobyć informacje, czasami trzeba zainwestować. Zostawiłem dziewczyny na chwilę na chacie i pojechałem do apteki. Tam wreszcie udało mi się kupić kolchicynę, czyli to, co powinno mi pomóc na nogę, przeciwbólowego coś. Przy okazji jeszcze jakieś pierdoły nabrałem. I teraz jeszcze po drodze jadę. Okej. Like pram? Pram. Pram, okej. Okay. Biorę płyny do czyszczenia, jakąś szczotkę jakieś, ale pierwsza rzecz, jak powiedziałem, że tutaj jest do mycia i do szyb, to pani się mnie pyta, ja mówię, że potrzebuję coś do wycierania. Okej, ile? Kilogram czy coś? I oni tu gazety, te gazety, zobaczcie, to są jakieś chińskie gazety, one są sprzedawane do czyszczenia, do mycia właśnie szyb. I tak wbrew pozorom to wcale nie jest głupie, bo gazetą najlepiej czyści się okna, najlepiej czyści się szyby, takie powierzchnie. I oni właśnie to sprzedają i wiedzą o tym. Paradoksalnie, ale nie, ja ściereczki chcę. To pani od sprzątania będzie, sprzątająca będzie sprzątała. Ściereczka jest taka bardziej, no nie wiem, do czyszczenia. Dobra, kupuję to i lecę do domu na razie. Wypiliśmy kawę tuż obok miejsca z kawą, czyli w kawiarni po prostu. Jest taki punkt, sklep, w którym, ale to jest i produkcja się odbywa, no i sprzedaż. I, no i właśnie, i to są tego typu, na przykład, zobaczcie, biureczka, miejsce, gdzie można odrabiać lekcje, można porysować, gdzie można
systematyzować trzymanie swoich rzeczy. W związku z tym będziemy kupowali takie biurko. A teraz idziemy jeszcze w głąb, bo potrzebujemy jeszcze szafy, bo nie mamy wystarczająco miejsca. O, kotek. Nie mamy wystarczająco miejsca na nasze rzeczy. Po prostu ta szafa, którą mamy w sypialni, jest za mała. Tam dżuny rzeczy, to tam w tej szafie, którą ma, tam sobie jeszcze poradzi. Ale my nie. W związku z tym idziemy szukać, co tam jest. A tam, o kurde, blaszka modelina. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest produkcja. Dziwne to lustro. Nie ma odbicia. Nie mam odbicia, jestem wampirem. Okej, okay. To muszę znaleźć schody na górę. Where are the stairs? Wracamy do domu. Zaraz powinienem dowieść kupione rzeczy. Kupiliśmy szafę, kupiliśmy biurko. A wszystko dolka pękła. Dobra. Także jeszcze kotek. 300 dolka pękło, kolejne. No ale tak, szafa była potrzebna, bo na razie rzeczy leżą w workach na ziemi. Nie mamy tam dość miejsca, więc szafa była niezbędna, a biurko no to jest, no tak, to jest jedyna w ogóle opcja na to, żeby wreszcie zapanował jakiś porządek nad kredkami, kartkami, plastelinami, innymi rzeczami. To po prostu wszystko teraz będzie w biurku, no. To było w moim absolutnie dobrze rozumianym interesie, żeby to zorganizować i załatwić jeszcze. Także to pieniądze, które musiały być wydane, nie ma wiecie. Trzeba teraz zarobić więcej. I tyle. Przyjechałem do Adama. Jedziemy kupić telewizor do knajpy, żeby tam coś było, coś wisiało. To coraz więcej tam się robi nam rzeczy ważnych, które zostają na zewnątrz niejako. I tak trzeba będzie zastanowić się, czy aby przypadkiem nie będziemy musieli ponieść kolejnych kosztów związanych z zatrudnieniem kogoś, kto będzie na noc tam zostawał. W sumie i tak robisz live'y po nocach, to mógłbyś tam siedzieć. Jest to jakieś rozwiązanie. Pensje rządowe. No pensje. Po prostu wypłacać sobie będziesz ze swoich live'ów, no. Nie, pensje. Pensje jeszcze mam płacić, to już z tego nic nie będzie. Można by powiedzieć, że historia jakich wiele. Na ostatniej prostej, nawet nie ostatnia prosta, już na ostatnie skrzyżowanie, od tutaj, żeby wjechać do sklepu, skuter Adama znów odmówił współpracy. I Adam, ten w białym kasku tam, rozglądający się i pchający obecnie skuter, znowuż został sam. Znaczy nie sam, bo ustaliliśmy, że ja jadę. Tak byśmy we dwóch zablokowali skrzyżowanie. W każdym razie, no jego skuter nie działa znowuż i co go naprawią, przywożą mu i mówią, tak, dobrze już będzie, dobrze, no to widzicie, no to nawet jednego dnia nie jeździ. Pan mu tam pokazuje, gdzie jest serwis, chyba. No i idzie, maszerują chłopcy. No dobra, Adam sobie maszeruje, a ja w takim razie idę zobaczyć, o ile tutaj... O ile tutaj telewizory? No to sobie mogę porównać ceny. Wszystko jest w jednej cenie. Niezależnie od tego, jaki jest rozmiar telewizora, zobaczcie. To dokładnie ta sama cena, czyli żadnej nie ma. No i weź człowieku, bądź mądry i teraz porównaj ceny. Teraz kogoś ćwiknę tutaj z obsługi. Nie wystawili cen, to niech biegają. Tutaj była jakaś Toshiba, a nie, okazuje się, że nie zepsuł się motor, tylko nie miał paliwa. To jest jedna sprawa. Tutaj mają najtańsze, jest jakaś Toshiba 65 cali, 700 dolka, plus transport i montaż i tak dalej, czyli takie 750 prawie wychodzi. Jedziemy do LG zobaczyć, jak tam wygląda sklep. Dobra, jest tutaj telewizor, ale... Zobaczcie, są ceny mikrofali. No widzę. Jest te TV 750 dolka i dwie dychy musimy. Dobra. Dwie dychy jeszcze za stelaż do przekręcenia. Jadę teraz do domu po dżuny, pojedziemy później do restauracji. Nie wiem, może jeszcze gdzieś później na jakiś plac zabaw czy coś. A na razie jadę do restaurantu, bo muszę rozliczyć z dziewczynami się, bo coś Adam nie ma, jakby on, muszę usiąść i policzyć wszystko, bo tam coś się nie zgadza chyba. Także jadę i
jadę na razie po drodze. No dobra, ale po drodze zaczynałem się, tak naprawdę, zaczynałem się tutaj w hurtowni kupić sodę i wodę. Szafa już dojechała. Pusta na razie. Tu jest ta szafa, która była wcześniej. Przed. No, tak na naszą wprowadzkę, czyli stara tutaj należąca do domu, a to jest nasza. Dzisiaj przywieziona. Także już tego miejsca mamy na razie wystarczająco dla nas na tą chwilę raczej. Chociaż nigdy nie wiadomo oczywiście. Czy będzie można zacząć wypakowywać się z worów. No i jeszcze multum rzeczy do przywiezienia ciągle. Biurka również na górze. Już ustawione. Ja za chwilę będę jechał do restaurantu. Muszę się rozliczyć z dziewczynami, potem muszę pojechać. Nie wiem, czy jeszcze ten plac zabaw cały nieszczęsny. Muszę jeszcze pojechać na chatę. Być może zabiorę kotka już ze sobą. Ale muszę wziąć pudełko na śniadanie i na lunch dla Juni. Do szkoły na jutro. Bo tutaj nie mamy. Więc muszę zabrać z chaty. No i kupić coś na to śniadanie i na lunch. Zostawiłem rzeczy domu, to co miałem zostawić. Jadę teraz do restauracji, rozliczę się z dziewczynami. Później przybędę, żeby zabrać klatkę na kotka. Jadę do odkazu, zabrać rzeczy znowu stamtąd. Po drodze robię te zakupy śniadaniowo-lunchowe dla Duny. Powrót na chatę. A jutro rano do szkoły. Jestem już w domu. Kurde, braszka. Musiałem wypuścić kotka. Ostatnio, bo nie ma jej na górze. Czyli gdzieś tam czmycha sobie po sąsiada. Muszę ją zawołać, bo jak się mi nie pojawi dzisiaj, to jej dzisiaj nie zabiorę. Ale mam motor, proszę bardzo, koszyk przygotowany na motorze. O tam. Wszystko przypięte i w gotowości, żeby ją zabrać. Kotek! Muszę dzisiaj też poddać, zanim wyjadę. Tutaj wszystko, piętro niżej. A skoro już jestem tutaj, to też jakieś drobiazgi pozabieram, bo to nie ma co na pusto jechać. To było bez sensu zupełnie. Tylko nie wiem co, chyba ciuchy, one są takie najbardziej układają się najlepiej na motorze, o tak się wyrażą. Dobrze. Jeszcze muszę zobaczyć, co ona zrobiła, pani sprzątająca z tymi pościelami wszystkimi, bo nie widziałem ich nigdzie. No nieważne, jestem na chacie. Przepraszam za topless, ale skoro włączałem pranie i była taka okazja, żeby wrzucić koszulkę, w której byłem prawie cały dzień, no to skorzystałem z tej okazji. Zaraz sobie wezmę jakąś z szafy inną. Tutaj już trwa pakowanie rzeczy, które będę zabierał ze sobą, tak dzisiaj na szybko jadąc. Tutaj również już tak powolutku zacząłem ogarniać te rzeczy z takie ciuchowe, no, z szafy. Daleko jeszcze oczywiście do tego, żeby to było wszystko zebrane, ale no, to coś, mówię krok po kroku. Najważniejsze są gabaryty. One zawsze najbardziej przerażają. Są trzy te regały. No, telewizor oczywiście swoją drogą. Sofa, pufy. Tutaj te dwa to kolejne regały. Pralka, lodówka, stół, krzesła. No jest tych gabarytów jeszcze tam niżej, na pozostałych piętrach też coś jest do zebrania. No jest tego troszkę, po prostu. Ale jak one znikną, to później już mogę sobie wiedzieć, ja mam cały miesiąc, Mogę sobie to zbierać, zabierać. Oczywiście, że nie będę tego robił. Przyjadę, zrobię znowu z tego kupę wszystkiego i wezmę jeszcze raz transport i jeszcze raz transportem to przewieziemy. Ale jakieś takie mam poczucie, że jak jadę i coś zawiozę już do domu, to już taki mały kamyczek kolejny w ogródku nowym. Że tak trochę lepiej się czuję, że tak już zrobiłem kolejny kroczek w nowy etap życia. Także chętnie korzystam z takiej okazji, żeby coś jeszcze ekstra zawieźć już na nowe miejsce. Tak wygląda dzisiaj słoneczko, które będzie zachodziło za jakiś czas, niedługi, ale jeszcze nie w tym momencie. A ja w tym momencie właśnie będę się zbierał z domu. Jadę, przepraszam emocji, słoiki. Wiadomo, słoiki, ale zostawmy je już bez komentarza. No to jest to, co ja teraz zabieram ze sobą. Tak jadąc, czyli będę przepakowany jak zawsze. No ale tak należy robić. Jedziemy przez restaurację do domu. Zabieramy to wszystko. Lecimy i się cieszymy. Kotek Bidurka lekko zaniepokojona. No wiadomo, no jest w klatce zamknięta. Już kochanie, już jedziemy dalej. My pod restauracją przywiozłem tutaj nie wiem jak to się, apron nazywa się po angielsku i grę w kości. Nie wiem, czy będziemy korzystali z niej, zaraz zadałem, przegadam temat.
czy zostawiamy, czy nie. W każdym razie na chwileczkę tu jestem. No i już jesteśmy w domu. U siebie. Kochani, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was serdecznie na jutro 7 rano czasu polskiego na kolejny. A dzisiaj życząc Wam wspaniałego dnia. Kłaniam się i zachęcam do lajków, subskrypcji. No i do pokazania się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.